miłość do koni. Każdy ma swój charakter, każdy ma swoją osobowość, tak jak ludzie. Dużo trenuję na koniach, 2-3 razy w tygodniu, 2 razy trening. Każdy koń jest inny. To są bardzo ciekawe zwierzątka. A zarazem mi jazdą konno mój przyjaciel, weterynarz. Pierwsza moja jazda wyglądała fatalnie. A teraz jestem zakochana. Moja miłość do koni się wzięła ze strachu. Nauczyłam się przy koniach pokonywać lęk. Strach. Strach czasami paralizuje, ale ja lubię to uczucie, bo ja jego pokonuję, a potem jest satysfakcja. I najbardziej ten moment satysfakcji mi sprawia wielką przyjemność i radość. Konie są, próbują dominować, więc jak jesteś słabą osobowością, każdy koń próbuje dominować. Tak, dużo rzeczy jest, które żałuję i na dzień dzisiejszy na pewno zrobiłaby w inny sposób, inaczej bym się zachowała, ale są nowe wyzwania przede mną. Nie wracam do przeszłości. Stawiam sobie cele i lubię do nich dążyć. To sobie bardzo lubię. Nie lubię, że czasami się rozczulam nad sobą, to mam takie czasami chwile słabości. Tego nie lubię. Pracuję nad tym. Ja za 10 lat będę szczęśliwą babcią. Chcę być szczęśliwa, tak jak teraz. Chcę być szczęśliwa za 10, za 20 lat. I na pewno będę dobrym jeźdźcem za 10-20 lat. Dużą mamy rodzinkę na tej stajni. Kim jestem? Dobre pytanie. Agentem nieruchomości. Obrażony teraz jest na mnie. Za dużo mu poświęcam czasu teraz. On lubi samotność. No Rado? No chodź. Ślicznie, tak.